nazywam się Przemysław Gamdzyk, jestem szefem firmy Evention, organizatora tej konferencji. Osobiście w czasie jednych wakacji dwutygodniowych robię około 800 zdjęć, z czego nie przeglądam ani jednego. To samo dzieje się z danymi. Na całym świecie, zgodnie z badaniami IDC, okazuje się, że ilość danych podwaja się co 2 lata. To my musimy pracować inaczej. Musimy zacząć myśleć trochę inaczej o danych, musimy zacząć inaczej myśleć o tym, jak zarządzamy informacją i paroma takimi bardzo prostymi rzeczami. My sobie dzisiaj spróbujemy opowiedzieć o tym, co w absolutnie maksymalnym skrócie, co się przez te 13, 14, 15 lat ostatnich wydarzyło z dyrektorem IT i spróbujemy to włożyć w kontekst zarządzania informacją. Co z tego wynika? Co wynika z tej zmiany? Więc ja na początku troszeczkę się powymądrzam, a później oddam głos naszym rozmówcom i to będzie ich czas. Jest konieczne, ale nie gwarantuje sukcesu. Tym bardziej w kontekście tych wyzwań, które wcześniej były dyskutowane, czyli big data, czyli social media, czyli kwestie związane z kwestiami chociażby przetwarzania w chmurze. Gdzie są turyści w mieście w różnych porach dnia. Tak, takie dane, które można zastosować do bardzo wielu różnych celów. Zbieramy te dane, bo można zbierać, bo tam do jakichś rzeczy są potrzebne, ale niekoniecznie zawsze myślimy o tym, jakie można wykorzystać.